październiku w Trąbkach Wielkich odbył się koncert dedykowany Janowi Pawłowi II. Artyści zgromadzeni w gimnazjum imienia Kazimierza Jagiellończyka oddali w ten sposób hołd świętemu papieżowi. To oczywiście poddyktowane jest wielkim zdarzeniem, a mianowicie tym, że mamy w tej chwili świętego Jana Pawła II, naszego rodaka, dzięki któremu wiele w Polsce się zadziało. Dokona się zmiana ustrojowa systemu. Przez to być może jesteśmy też w tym pięknym gimnazjum, ponieważ odzyskaliśmy wolność, do której on się znacznie przyczynił. Koncert był nie tylko wspomnieniem osoby papieża Polaka, ale również jego dzieł. Pomysłodawcy wydarzenia chcieli poprzez muzykę dotrzeć do wrażliwości młodego widza i przekazać mu wartości, które promował Ojciec Święty. To dedykacja w dowód uznania, szacunku, ale też i pamięci dla młodego pokolenia, byśmy kontynuowali to dobre dzieło, które rozpoczął Jan Paweł II, abyśmy nigdy o nim nie zapomnieli w naszym życiu, nie tylko takim tym duchowym, ale również w naszym życiu społecznym i politycznym. W centrum uwagi znalazł się chór Camerata Santa Cecilia z Kolbut, dla którego było to bardzo ważne wydarzenie artystyczne. Jest to dla nas wyjątkowe wydarzenie, albowiem spotyka się chór amatorski z profesjonalnymi muzykami jazzowymi. To grupa jednych z najbardziej wybitnych muzyków jazzowych w Polsce. Dzisiaj zagra Maciej Sikała, znakomity saksofonista, Piotr Klemańczyk, kontrabasista, Adam Golicki, perkusista, wspaniały. Solówki zaśpiewa Paulina Grochowska. To kolejny koncert ku czci Jana Pawła II w takiej formule. Poprzedni występ odbył się w 2008 roku w Kolbudach, gdy jeszcze polski papież oczekiwał na kanonizację. Powrót do tego pomysłu okazał się rewelacyjną inicjatywą. Miejmy nadzieję, że muzyka najwyższych lotów zagości jeszcze nie raz w gminie Trąbki Wielkie. Polecamy również zobaczyć chór Camerata Santa Cecilia oraz finałowy recital od opery do piosenki W Trąbkach Wielkich. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij polubić kanału.